Ja chciałam zapytać, czy w najbliższej przyszłości jest możliwość, żeby na szczeblu federalnym w Niemczech powstała koalicja, w skład której wchodziłoby SPD, Die Linke i Die Grüne. Wydaje mi się, gdyby była taka koalicja w Niemczech, to nastąpiłoby trochę ożywienie zarówno w sprawach społecznych, jak i gospodarczych. To jedno pytanie. Drugie, niepokoi się Pan o spadek sympatyków socjaldemokratycznych partii. Ja gdybym miała ocenić dzisiejsze spotkanie, ono było znakomite dla pracowników naukowych zajmujących się historią ruchu. Ale dla mnie, osoby, wyborcy, ja bym chciała usłyszeć odpowiedzi na pytania, które nas nurtują i dotyczą bieżącego życia. Pytanie z tej branży. W tej chwili jest napływ migrantów do Europy, z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Azji. Czy SPD zajęło stanowisko, jak zapobiec, zatrzymać ten napływ? No i chyba rozliczyć trzeba tych, którzy do tego niepokoju doprowadzili. I ostatnie pytanie. Czy niepohamowany kapitalizm spekulacyjny, czy jak go elegancko nazwiemy, kapitalizm finansowy, nie ogranicza demokrację? Bo po kryzysie 2008 ogromnie się wypowiadały partie i prawicowe, i lewicowe, że poskromią właśnie, i było G20 w Londynie w kwietniu 2009 roku, potem następne spotkania, a kapitał jak szaleje, tak szaleje. Dziękuję bardzo.